Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak przez dziesiątki lat po 1989 roku prano nam mózgi ze wszystkich możliwych stron i powiem to na przykładzie księdza Tischnera i pani profesor Marii Szyszkowskiej. Dlaczego te nazwiska mi się pojawiły? Jak mówiłem w jednym z programów, jestem w Nałęczowie i tutaj rezyduje profesor Szyszkowska. Ma każdy wtorek wystąpienia w jednej z kawiarni nałęczowskich. Na te spotkania przychodzi bardzo dużo ludzi, przyjeżdża nawet z daleka, co ciekawe, bo to można by zakładać, że to jakieś masońskie spotkanie, którego uczestnicy wcale się nie kryją. Ale w każdym razie, gdy zorientowałem się, że te spotkania mają miejsce w Nałęczowie, zacząłem przeglądać swoje książki pod kątem, co ja to napisałem takiego o pani Szyszkowskiej i wyskoczył mi między innymi Tischner. I tak, jak byłem studentem pierwszego roku, no pamiętam takie wielkie wydarzenie i przeżycie. W Warszawie pojawił się ksiądz Tischner, który miał na Uniwersytecie Warszawskim wykład na temat Kartezjusza. No i myśmy wtedy mieli zajęcia w Akademii Teologii Katolickiej w tych samych godzinach, ale cały pierwszy rok prosił wykładowców wykładających w kolejnych godzinach, żeby nas zwolnili. No i pojechaliśmy tłumnie na ten wykład i wyszliśmy z niego zachwyceni. Tischner mówił no, wspaniale, porywająco, przekonywująco, błyskotliwie. Byliśmy zachwyceni. Po jakimś czasie, bo zapamiętałem dokładnie ten wykład, doszedłem do wniosku, nie tylko ja zresztą doszedłem do wniosku, że wszystko to, co mówił, to nieprawda, to nie miało nic wspólnego z Kartezjuszem. No i właśnie taki był Tischner. To ciekawe, każdy kraj, gdzie jest Kościół katolicki, miał lub ma takiego swojego Tischnera, który no, osłabia i podkopuje Kościół, podgryza jego korzenie. Tischner działał w okresie, kiedy ten polski Kościół jeszcze był mocny, prawda? To były lata 80., no przede wszystkim 80. jeszcze on wtedy był odbierany i taki pewnie był, jako taki skrajny antykomunista, walczący o wolność. Górale go uwielbiali, bo pięknie mówił po góralsku i przekonywująco. Jedno skojarzenie takiego Tischnera miał Kościół katolicki w Czechach i on też tam był zapraszany przez wszystkie stacje telewizyjne, radiowe. Przeprowadzano z nim wywiady. Nie pamiętam, jak się nazywał. Gdzieś tam o nim pisałem. Ksiądz. I pewnego razu w programie telewizyjnym on powiedział, wiecie, ludzie, mam już dość, powiem wam prawdę i odchodzę, bo już nie mogę tak żyć. Nie mogę żyć w tym obrzydliwym, ohydnym kościele katolickim. Jestem masonem i całą swoją działalność poświęciłem temu, żeby uderzać w Kościół katolicki, osłabiać Kościół katolicki. I tak, kiedy zmarł prymas Wyszyński, to cały czerwiec nie było prymasa. Mówiło się o różnych kandydaturach. No ja wtedy byłem studentem Akademii Teologii Katolickiej, więc to było takie miejsce, gdzie takie różne informacje nieformalne trafiały. I jedną z najpoważniejszych kandydatur był właśnie ksiądz Tischner. Tak się mówiło. Tak mówili profesorowie, tak mówili kapłani, tak mówili biskupi, którzy wykładali
w Akademii Teologii Katolickiej, no i nie doszło do tego z jednego powodu. Komuniści postawili absolutne weto. Na nie zgadzali się ze względu na komunizm, antykomunizm Tischnera. No i to była głupota z punktu widzenia komunistów, bo ludzie by za nim poszli, bo tak pięknie mówił o wolności, o wolnej Polsce i tak dalej. A zrealizowałby taki plan, który komunistom by świetnie odpowiadał i Kościół w 1989 wyszedłby tak osłabiony, jak teraz jest osłabiony. Tak myślę, za kadencji prymasa Tischnera. No ale tak się szczęśliwie nie stało. No i w jednej z książek o masonerii, dokładnie w moich książek, w książce Masoneria Polska 2009, znalazłem ujęcie, opis artykułu księdza Józefa Tischnera, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym z 2 marca 1997 roku. I co ciekawe, ten materiał został przedrukowany w Wolnomularzu Polskim. I zacytuję, tytuł tego artykułu był Społeczność, która nie wojowała myślą. I Tischner tam broni masonerii, atakuje wszystkich jej krytyków i pisze między innymi, że masonów atakuje wyłącznie, tu cytat, antymasońska smarkateria, zagubiona, prymitywna, wzorująca się na komunistycznych schematach, zastępująca tylko słowem mason takie epitety jak kapitalista, zapluty karzeł reakcji i tak dalej. No, te słowa są, właściwie Państwo odnoszą się do mnie, to ja byłbym, wtedy jeszcze taki nie byłem, bo byłem tylko studentem, ale gdyby ksiądz Tischner poznał którąkolwiek z moich książek, to by powiedział, o, oto macie Państwo przykład antymasońskiej smarkaterii, prawda, wzorującej się na komunistycznych schematach. Wtedy argumentacja, że ktoś dokładnie wzoruje się na komunistach, że postępuje na, jak komuniści, no to wtedy to było, wtedy, to znaczy pod koniec, jeszcze pod koniec XX wieku, no to było takie bardzo przekonywujące dla wielu osób. No i teraz przechodząc do profesor Szyszkowskiej. No, profesor Szyszkowska przez wiele lat była jakby niezidentyfikowana w kościele, dlatego że wiedziano o niej, że ma ścisłe i liczne związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i z Akademią Teologii Katolickiej. O ile dobrze pamiętam, to doktorat robiła na KUL-u, a habilitację na ATK. Natomiast no, później i w tym okresie ona wiele szkody narobiła. Uchodziła, ale to jest ciekawe, że uchodziła, przedstawiała się jako kantystka. Prawda? I wielu duchownych czy katolików, no, jakby nie widziało w tym nic złego, chociaż powinni wiedzieć, że Komisja Edukacji Narodowej, ta działająca pod koniec XVIII wieku, zabroniła, chociaż trudno ją nazwać jakąś konserwatywną, raczej była postępowa, tak zwana postępowa, zabroniła prezentacji doktryny, pism, Kanta w polskim szkolnictwie. Kto? Jest wielu ludzi, którzy niewiele wiedzą o Kancie, ale ci, co niewiele wiedzą o Kancie, to przynajmniej pamiętają, że to on powiedział: niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Prawda? Co? No, jednoznacznie z tego wynika, że prawo moralne nie pochodzi
z nieba, nie pochodzi od Boga, tylko jego tworem jest człowiek i Kant posuwał się dalej, prawda? On twierdził, że poza nami jest tylko jakiś chaos, a całe to uporządkowanie świata w podmioty, przedmioty, czas, ruch, przestrzeń i tak dalej, to wszystko są tylko nasze kategorie, nasze sposoby scalania informacji i to odnosiło się również do Boga i człowieka. Nie ma czegoś takiego jak Bóg, ale nie ma też czegoś takiego jak człowiek. To ja, stosując pewną ideę, scalam pewne informacje przypływające do mnie ze świata, z różnych stron, w takie pojęcia jak człowiek i Bóg. No i szukając też tego, co pisałem o Szyszkowskiej, żeby sobie odświeżyć wiedzę o niej, kiedy zorientowałem się, że tutaj w Nałęczowie tak się produkuje, okazuje się, dużo o niej nie pisałem, ale na przykład, kiedy recenzowałem wykaz polskich masonów, to napisałem tak. Polskie kółko Wielkiej Loży Żeńskiej Francji ma tu dwie reprezentantki. Mirosławę Bożenę Wysocką, urodzoną w 1955 roku, będącą jego przewodniczącą, która wsławiła się jako pracowniczka nieurbana napastliwymi atakami na Kościół, i Agnieszkę Urbańską, urodzoną w 1958, członek Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej i Ruchu Społecznego Niezależna Inicjatywa Europejska. No i napisałem w tej książce Masoneria Polska 2009. Zaskoczyło mnie, że nie ma tu biogramu profesor Marii Szyszkowskiej, która zatrudniła w swojej katedrze Wysocką i razem organizowały sesje naukowe o masonerii. Szyszkowska była też razem oczywiście z Wysocką w Radzie Programowej Wolnomularza Polskiego. I teraz zobaczmy taką ciekawostkę, że przez całe lata 90. i później ważną postacią w masonerii rytu francuskiego, tej polskiej oficjalnie działającej, była Mirosława Bożena Wysocka, żona, od pewnego momentu żona Wysockiego, który reprezentował w Polsce Uniwersalną Ligę Masońską i był wydawcą Wolnomularza Polskiego. Ale najciekawsze jest to, że ona pisywała w argumentach, najbardziej obrzydliwym antykościelnym piśmie PRL-u i później w Nieurbana. Kto pamięta Nieurbana, prawda, no to był taki pełen nienawiści antykatolicki brukowiec, prawda, prezentujący z reguły rzeczy, które prawdziwe nie były. I teraz w każdym człowieku uczciwym nie powinno wzbudzać obrzydzenie i sprzeciw, i tak samo powinno być z każdą osobą, która pisywała w tym nie, zresztą wystarczyłoby poczytać te artykuły Wysockiej. I jakby to nie przeszkadzało, prawda? Szyszkowska zapraszała ją jako prelegentkę na sympozja organizowane przez Polską Akademię Nauk, w której wtedy pracowała, i te sympozje odbywały się za nasze pieniądze, i Wysocka mówiła to samo co w Nieurbana, tylko no i troszkę innym językiem. Warto tu wspomnieć jeszcze na koniec o wielkim mistrzu Wielkiego Wschodu Polski, tym oficjalnym, bo pamiętajmy o tym, że kiedy się pojawiła konstytucja już po 89, to w tej konstytucji znalazł się zapis mówiący o tym, że w Polsce nie mogą działać organizacje tajne. No i wtedy wszystkie loże musiały się zarejestrować i one się porejestrowały w taki sposób, że jak inne organizacje, to znaczy podały
nazwiska kierownictwa danej loży i to byli z reguły już emeryci, albo masońscy emeryci, albo osoby, które zawiadywały jakoś ideologią czy doktryną religijną masonerii, ale nie mieszały się, nie uczestniczyły aktywnie w działalności politycznej czy gospodarczej. I tu z tym profesorem Andrzejem Nowickim Szyszkowska też miała różne ścisłe związki, publiczne spotkania, tak jak z Mirosławą Dołęgowską-Wysocką. I natomiast ten Nowicki w latach stalinowskich pisywał Żołnierzy Wolności o kochankach papieży i dzieciach papieży, a później był głównym specjalistą przy KCPZPR od religioznawstwa, które zresztą wykładał bodajże na UMCS-ie, i to religioznawstwo w jego ujęciu to było takie prezentacja stalinowskiego podejścia do kościoła katolickiego, prawda? Czyli takie obsmarowywanie go, obrzucanie błotem, czysta ideologia marksistowska. I znowu to jest ciekawe, że w latach 90. do końca XX wieku on funkcjonował jako postać, wielki intelektualista i postać szlachetna. I tam, gdzie funkcjonował, siał to zatrute ziarno, tak jak siał je ksiądz Tischner czy Szyszkowska. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa.